Ja dzisiaj chcę właśnie mówić o słabościach, o ludzkiej słabości i osadzić ją w kontekście cyklu, w którym jesteśmy. Oto jestem, poślij mnie. Czy potraficie się utożsamić z tym tematem? Macie jakieś słabości? Widzicie słabości u siebie? Tak, niektórzy kiwają głową, niektórzy nie. Ja słabości mam. Sporo. Bóg je zna. Kiedyś może wam opowiem. I zacznijmy od definicji. Słownik definiuje słabość jako odczucie osłabienia, brak sił fizycznych lub psychicznych, skłonność ku czemuś, wybijająca się niedoskonałość, słaba strona, brak odporności na zniszczenie. Synonimy słabości to bezsilność, niemoc, omdlenie, osłabienie, pociąg ku czemuś, słaba strona, wada, pięta Achillesa, wrażliwość, podatność. Antonimy siła. Tyle określeń na słabość, a antonimem jest tylko jeden wyraz – siła, która mówi sama za siebie, a człowiek jest słaby. Ma swoje słabości i czasami próbujemy to ukryć, bo nikt z nas nie chce uchodzić za takiego słabeusza, za takiego nieporadnego. Lubimy być zwarci, zawsze gotowi, przygotowani, doskonale sobie radzący ze wszystkim i nic dziwnego, bo żyjemy w świecie, który właśnie kreuje, promuje, pokazuje to, co jest mocne, to, co jest silne, to, co jest piękne, co jest zdrowe, co jest młode. I my, kiedy nie dorastamy do tych standardów w czymś, to właśnie ukrywamy swoje słabości. I w latach 1927-2009 żył polski filozof, polski profesor Leszek Kołakowski. I u schyłku jego życia w jednym z wywiadów prasowych zadano mu pytanie, czy jest jakaś nadrzędna rzecz, wybijająca się prawda, którą dostrzegł na przestrzeni swoich wieloletnich studiów nad człowiekiem, nad stanem człowieka. On powiedział, że tak, jest taka rzecz. I ona brzmi tak. Wszyscy ludzie są słabi, ale dzielą się na dwie grupy. Obszerną grupę stanowią ci, którzy nie chcą się przyznać do swojej słabości, nie potrafią się przyznać, a nieliczną grupę stanowią ci, którzy uznają swoją słabość. I zadajmy sobie dzisiaj kilka pytań. W której grupie jestem ja? Co robię z moimi słabościami? Czy pozwalam, aby słabości zatrzymywały mnie? I jak Bóg patrzy na moje słabości? I znamy odpowiedź na ostatnie pytanie, ale bardzo często pozwalamy diabłu okradać się z tej prawdy, że dla Boga moje słabości nie stanowią żadnego problemu. Kompletnie żadnego. On sobie z nimi doskonale poradzi. Więcej, Bóg kocha zamieszkiwać w moich słabościach i odbierać sobie z nich chwałę. I kiedy może ją odebrać? W najprostszy sposób obrazując to właśnie wtedy, kiedy my, pomimo naszych ludzkich ograniczeń, naszych ułomności, naszych słabości, które w sobie widzimy i inni je widzą, my jesteśmy gotowi powiedzieć Bogu, oto jestem, Panie, poślij mnie. Jestem do Twojej dyspozycji i idę i wykonuję zadanie. Czy czujesz się w jakichś dziedzinach, okolicznościach słaby? Czy widzisz słabość w sobie? Ja sporą część życia myślałam, że dobry, właściwy chrześcijanin to silny chrześcijanin, właśnie taki zwarty i gotowy zawsze do wszystkiego. I kiedy widziałam w sobie słabość, to od razu przystępowałam do działania, żeby tę słabość usunąć, wyeliminować, pozbyć się jej, bo chciałam być jak najbardziej skuteczna w Bożym Królestwie. Myślałam, że kiedy jestem słaba, to zawodzę Boga, zawodzę ludzi, że Bóg wstydzi się tego, kiedy ja taka jestem. A przecież tak nie jest, bo doskonale wiemy z Bożego Słowa, że Bóg wybrał właśnie to, co jest słabe i to, co jest wzgardzone. I słynny fragment z 1 Koryntian 1:26-31. Mówi tak, przyjrzyjcie się, bracia, sobie, kto jest pośród was powołanych, a powołani jesteśmy wszyscy.
Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam jest mądrych, czyli uczonych, niewielu wpływowych, bogatych, garstka szlachetnie urodzonych, ale właśnie to, co w oczach świata jest głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata jest słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unicestwić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem, aby jak napisano, ten kto chce się szczycić, szczycił się w Panu. I rzeczywiście, jak tak spojrzymy na nas tutaj, którzy jesteśmy, znamy się, to ilu z nas na tej sali jest mądrych według ciała, czyli ma wysokie tytuły docentów, doktorów habilitowanych, profesorów? Ilu z nas jest milionerami? Ilu z nas jest wysoko urodzonych, jakichś arystokratów? Niewielu, prawda? Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że zazwyczaj mądrzy według ciała uważają, że nie potrzebują Boga. Wielu z nich w ogóle podważa Jego istnienie, więc Go nie szukają. Milionerzy myślą, że ze wszystkiego wykupią się zawsze swoimi pieniędzmi, jak nieraz to próbowali robić. I dopiero gdy przychodzi jakieś dramatyczne doświadczenie do ich życia, na przykład śmiertelna choroba, wtedy dociera do nich, że oni jednak nie są ani panami świata, ani nawet panami swojego własnego życia. Są jak trawa, która dzisiaj kwitnie, a jutro jest więdnie i jest w piec wrzucona. I my nie jesteśmy bogami. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz i na Boże podobieństwo, ale mamy słabości. Jesteśmy kruchymi istotami, zwykłymi ludźmi. Ale jeśli narodziliśmy się z Ducha Świętego, z Ducha Bożego, to niezwykły, potężny Bóg mieszka w nas. Jest to, apostoł Paweł pisze o tym w drugim liście do Koryntian 4:7, że skarb ten, czyli Ducha Świętego, pełnego ognia i mocy, mamy w naczyniach glinianych, w sobie. My jesteśmy tymi naczyniami glinianymi, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Gliniane naczynie, ogromna moc i jej źródło. Źródłem mocy jest Bóg, a my jesteśmy naczyniami. Mając cenny skarb, tak jak myślę teraz o sobie, gdybym miała naprawdę cenny skarb, i to nie jest 1000 złotych ani 10 tysięcy, ale cenny skarb, to czy wybrałabym gliniany garnek i tam go włożyła? Nie, ja wybrałabym stalowy, opancerzony sejf, mocny materiał. A gdybym umiała skumulować cały ładunek mocy i energii wszechświata, to czy umieściłabym go w małym glinianym kubeczku? Też nie. Na taki pomysł może wpaść rzeczywiście tylko Bóg. I On jest źródłem mocy. Glina, czyli my, nie należymy do mocnych materiałów. Glinę potłuczesz, pokruszysz ją, więc my jako naczynia jesteśmy słabi. Mamy pęknięcia, mamy uszczerbienia, gdzieniegdzie już schodzi nam farba, czasami puder się osypuje albo tusz, prawda? Ale Bogu to nie przeszkadza, by generować swoją moc i przepuszczać ją przez nas, przez swoje naczynia. On chce jednego, byśmy oddali Mu siebie całkowicie do dyspozycji, nie patrząc na swoje słabości, bo kiedy On, Duch Święty, jest w nas, wtedy mamy każdą siłę, która jest nam potrzebna do wykonania naszego zadania i możemy potrząsnąć każdym miejscem, do którego Duch Święty nas wyśle. A prawda jest taka, że bez Niego to my nic uczynić nie możemy. I są to słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana z 15 rozdziału 5 wersetu, gdzie mówi: beze mnie nic uczynić nie możecie. Zupełnie nic? No ano nic. Nic, co będzie miało odzwierciedlenie w wieczności, co będzie miało wieczny charakter, co będzie miało wieczny wpływ na ludzi. Bo ziemskie, doczesne dokonania możemy mieć i mamy, i to jest fajne, ale Boża moc, która przemienia rzeczywistość i ustanawia Królestwo Boże na ziemi, może być nam dana tylko z góry, tylko od Boga. I Jezus te słowa, beze mnie nic uczynić nie możecie, mówił do swoich uczniów, kiedy już ich przygotowywał na swoją śmierć, że On odejdzie, a oni zostaną i oni będą kontynuować Jego dzieła, oni i my dzisiaj. I powiedział, tylko trwajcie we mnie.
jak gałązki winorośli, które są połączone z krzewem winnym i poprzez korzeń czerpią wodę i składniki odżywcze do życia, tak wytrwajcie we mnie i w tym połączeniu szukaj źródła swojej siły i namaszczenia. A słabości nie obawiaj się, bo ja zabezpieczę całą siłę, która jest ci potrzebna do wykonania twojego zadania. A co więcej, miejsce słabości jest dla ciebie miejscem bardzo bezpiecznym, bo wtedy nie posługujesz z pozycji wyższości i pychy. Patrzcie, jaki ja jestem w tym dobry, jaki ja jestem zdolny. Robię to najlepiej ze wszystkich, przynajmniej w tym kościele. No. Robię to najlepiej ze wszystkich. W sumie to powinni mi podziękować i takie uznanie złożyć, bo przecież tyle energii, nauki, pracy, a nawet swoich pieniędzy wkładam w to, co robię. Czy chcemy oglądać Boga w działaniu? Ja chcę. Czy chcemy oglądać Kościół pełen mocy? Ja chcę, ja jestem zawsze pierwsza do takich rzeczy. W jakim klimacie objawia się Boża moc? Najczęściej właśnie w miejscu mojej słabości, w miejscu mojej niejednokrotnej porażki, czasami wręcz w takim miejscu agonii, śmierci mojej duszy. Czy umieraliście kiedyś w obliczu bardzo trudnego wyzwania, które postawił przed wami Bóg, które wydawało wam się ponad wasze siły, ponad wasze zdolności i mówiliście: Boże, to jest za trudne, ja tego nie przejdę, ja nie dam rady, ja nie umiem, to się może nie udać. Panie, chcę, żebyś wiedział, że to się może nie udać, ostrzegam cię. Najem się tylko wstydu, a co gorsze, przyniosę wstyd tobie. W dodatku idzie online. Panie Jezu, jak ja mam wyjść i mam powiedzieć świadectwo? Panie Jezu, jak ja mam zrobić to czy tamto? Albo przechodziliście przez trudny czas swojego życia, czas takich turbulencji, kiedy zwaliły się na was naprawdę ciężkie sytuacje, jedna za drugą, bolące, raniące was jakimiś poważnymi konsekwencjami i czułeś się powalony, połamany, pogruchotany, może byłeś wystraszony solidnie, może zostałeś źle oceniony i siedziałeś, a właściwie leżałeś w ciemnym pokoju i mówiłeś, i lizałeś swoje rany przed Bogiem i nagle słyszysz głos, Jego głos, który mówi do ciebie: wstawaj, wstawaj, wstań, jest robota do wykonania, potrzebuję cię. I ten głos był spokojny, ten głos był łagodny, a ty w takim pierwszym odruchu mówisz: Boże, nie, proszę nie, nie teraz, nie, nie w tym czasie, nie w tym okresie, jestem zupełnie bezsilny. Jak w takim stanie mam służyć, jak w takim stanie mam robić cokolwiek? I znowu słyszysz ten cichy, spokojny głos, który ci mówi: spokojnie, wystarczy ci, kiedy masz moją łaskę. Moja łaska, mówi Bóg, uzdolni cię, ona cię poniesie, i ona cię poprowadzi i pójdziesz w mojej sile. I kiedy jesteś właśnie w takim miejscu totalnego połamania, totalnej słabości, kiedy doświadczyłeś śmierci nawet samego siebie, a każdy z nas musi przejść przez pewien proces umierania na drodze do swojego powołania, i kiedy jesteś właśnie w takiej kondycji i Bóg objawi się przez ciebie, przez twoją służbę, na przykład uzdrowisz chorego, przekażesz komuś słowo prorocze, powiesz Ewangelię, przyprowadzisz do Chrystusa, ci ludzie się ochrzczą. Wtedy wiesz, że to nie ty swoimi zdolnościami i swoją mocą, bo ty nie byłeś w stanie, bo ty jesteś słaby, ty jesteś osłabiony, ale Jego, to Jego moc, która działa przez ciebie. Ty to wiesz? I ci, którzy cię znają, którzy cię widzą, też to wiedzą, że to nie ty, że ty nie umiesz. I to jest widoczne, że źródłem tej mocy jest Bóg. I teraz na chwilkę odwróćmy medal na drugą stronę, bo zawsze są dwie strony. Czy jestem gotowy nie brać chwały dla siebie? Bo przecież to jest taki splendor, to jest taka cześć, kiedy na przykład wydarzy się jakiś cud, albo sparaliżowany człowiek wstanie, kiedy ty się o niego pomodlisz. Czujecie tą atmosferę, ten aplauz? Czy potrafimy to sobie wyobrazić? I co zrobię z chwałą, którą wygeneruje ta sytuacja? Przypiszę ją Bogu? Czy wypnę pierś i powiem: przypinajcie mi ordery. Przypinajcie mi ordery, postawcie mi pomnik. Jestem kimś mega ważnym, skoro Bóg tak mnie używa. To ja liczę się w królestwie, bo Bóg mnie używa.
największe ziemskie naczynie pozostanie zawsze tylko naczyniem i musi umieć powiedzieć o sobie: Panie, jestem bezużytecznym naczyniem. I to nie chodzi o to, żebyśmy teraz wpadali w jakieś takie samoponiżanie siebie, fałszywą pokorę, bo jest miejsce i czas na afirmację, na dobrą afirmację, na podziękowania, ale kiedy ktoś ci dziękuje za twoją posługę, bo został nią ubłogosławiony w jakiś sposób, to wtedy wtedy nie możemy brać tych rzeczy i transportować w głąb siebie i karmić się nimi. To nie po to jest mówione. Takie rzeczy nas zawsze zachęcają, one nas budują, ale nie mogę karmić się nimi i tej chwały przypisywać, zabierać dla siebie, bo wiele przebudzeń i wiele poruszeń Bożych, jak tak studiujecie Boże przebudzenia na świecie, to właśnie kończyło się w momencie, kiedy do głosu dochodziły eksponowanie człowieka i pragnienie chwały i poklasku przez człowieka dla siebie. I w zasadzie ta walka jest od samego początku, od raju, od Adama i Ewy, a nawet wcześniej od Lucyfera, i potem diabeł zaraził człowieka pragnieniem chwały. I na pierwszym spotkaniu mówiłam, teraz też powiem, że teraz w zespole muzycznym, w służbie kładziemy szczególny nacisk właśnie na to, żeby każdy z nas po udanej posłudze uwielbienia, po namaszczonej posłudze uwielbienia umiał powiedzieć: to nie ja, Panie, ale to Ty. Tu nie chodzi wcale o mnie, bo w przeciwnym razie rozdajemy Snickersy i rzeczywiście tak było, zjedz Snickersa i przestań gwiazdożyć. Każdy z nas dostał jednego na zachęcenie, resztę trzymamy z boku. Jak ktoś się szczególnie wyróżnia, to potem dostaje. Więc żebyśmy się zbytnio nie wynosili, bywa tak, że zostaje wbity jakiś cierń w nasz bok, czyli jakaś słabość, która nam, kiedy ja mam ochotę zadrzeć nos i pogwiazdożyć, przypomina mi, że ja nie jestem silna i zdolna sama z siebie, że to nie ja. I o takim cierniu pisze apostoł Paweł w 2 Koryntian 12, 1-10, przeczytamy. Przejdę więc do widzeń i objawień Pana. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele, nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek został porwany do raju i słyszał nieopisane rzeczy, o których nie wolno, nie godzi się człowiekowi mówić. Takim będę się szczycił, ale sobą samym nie, chyba że moimi słabościami. Bo jeśli chciałbym się szczycić, nie byłbym bez racji. Dobrze urodzony, solidnie wykształcony apostoł Paweł, znawca i wykonawca prawa, miał podstawy, żeby się szczycić i powiedziałby prawdę. Wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary nieodpowiadającej temu, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy, i nie łączył mnie z nadzwyczajnością objawień. Dlatego, by mnie uchronić przed pychą, wbito mi w ciało kolec, to jakby anioł szatana zesłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode mnie, ale on mi odpowiedział: wystarczy ci moja łaska, w słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości, tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Tak, chcę. Paweł miał nie tylko objawienia, ale miał nadzwyczajne objawienia. Ja chociaż te zwyczajne bym chciała, a on miał nadzwyczajne. Kiedy coś jest nadzwyczajne? Ano wtedy, kiedy jest rzadkie, gdy nie każdy to ma, kiedy jest mało spotykane. I kiedy ja akurat mam coś takiego, to może zrodzić się pokusa, żeby czuć się lepszym od innych, żeby może pogardzać innymi, którzy nie mają tego, co mam ja, i krytykować to, co robią inni. Może kiedyś wynajęliście fachowców do remontu swojego mieszkania i przychodzi taki majster i mówi wam: a kto pani te tapety tak poprzyklejał, nie? Ja to pani zrobię do porządku, tak jak powinno być. Albo w kościele: a kto wam tą kafeterię urządził? Jak można było takie filiżanki w ogóle kupić? A ta obsługa? Ja to jestem baristą z dyplomem i z doświadczeniem. Ja was nauczę robić kawę, nie?
Dyskredytowanie tego, co wcześniej robił ktoś inny, to nic innego jak nasza ludzka pycha. I nazwijmy to po imieniu, to po prostu nasza pycha. A teraz wyobraź sobie, że masz coś, czego do tej pory w twoim kościele nie miał nikt. Wyjątkowa zdolność, wyjątkowy talent, jakaś umiejętność, wiedza, wykształcenie, majątek, dary duchowe, doświadczenia duchowe, niesamowite przejawy działania Bożej mocy poprzez ciebie w twoim życiu, poprzez twoją posługę. Co zrodzi się w twoim sercu wtedy? Komu oddasz chwałę? Oczywiście, że Bogu, każdy z nas odpowie, ja pewnie też. I od razu mi się przypomina ten milion, którego nie mamy, ale chętnie go wydajemy na budowę kościoła, nie? Zawsze, kiedy coś nie dotyczy tak bezpośrednio nas, to my znamy prawidłowe odpowiedzi, a kiedy znajdziemy się w ogniu, przychodzi, jacy jesteśmy wtedy naprawdę w środku. I Paweł miał nadzwyczajne objawienia, zgodzicie się ze mną, i był niesamowicie używany i prowadzony przez Boga. I żeby uchronić go przed pychą, Bóg pozwolił, że został wbity cierń w jego bok, który miał mu przypominać, to nie ty, Pawle, to ja, to Bóg. To nie twoja uczoność, zdolności i możliwości, to moja łaska uzdalniająca ciebie i moja moc, która działa przez ciebie. Chwała zawsze należy się Bogu. Co było tym cierniem? Są różne teorie. Nie wiemy do końca. Są przypuszczenia, że mogła to być jakaś przypadłość, ułomność fizyczna, bo Paweł, on zniósł wiele w życiu. Był biczowany, był kamienowany, cierpiał głód, zimno i to mogło się rzeczywiście poważnie odbić na jego zdrowiu. I mógł powstać jakiś cierń, który potem był przeszkodą, utrudniał mu służbę, działalność misyjną. Taki dyskomfort go wprowadzał fizyczny. Mogły to być silne wyrzuty sumienia, które Paweł miał z tego tytułu, że wcześniej prześladował Kościół i wielu chrześcijan straciło przez niego życie. Mogło to być odrzucenie, bo nie wszystkie kościoły były z Pawłem do końca. Część kościołów potem go odrzuciła. A mógł to być również drugi człowiek, który utrudniał mu służbę, który utrudniał mu funkcjonowanie. I mieliście taki cierń, któryś z tych, które wymieniłam w swoim życiu, widzicie to gdzieś u siebie, właśnie jakaś przypadłość fizyczna, może wyrzuty sumienia, bo kiedyś coś zrobiłeś i diabeł ci dzisiaj wyrzuca, że teraz tobie nie wolno służyć. Odrzucenie potrafi nas bardzo mocno zatrzymać. I drugi człowiek. Mówię o człowieku, jeśli mówimy o cierniu, to o relacji, która jest trudna. Przysparza ci kłopotów, przysparza ci problemów, przyprawia ci o ból głowy i nie najlepiej przespane noce. Chciałbyś, żeby taka osoba się wyprowadziła z twojego otoczenia, żeby zniknęła. I niektórzy panowie w tym momencie myślą, że to teściowa. Ale to może być ktokolwiek, to może być szef pracy, to może być sąsiad, to może być twój współpracownik, również współpracownik w kościele, bo tak też bywa. I myślisz sobie, Panie Boże, ale w rzeczywistości trudni, ciężcy ludzie są dla nas darem od Pana Boga. Ojejku, Boże, to ty sobie zabierz taki prezent z powrotem, ja ci dziękuję za takie prezenty, ale niestety Bóg go nie zabierze. A przynajmniej nie do czasu, aż oni wykonają Bożą pracę w tobie, bo tak naprawdę oni rzeźbią twoją postać. Oni z kamiennej bryły rzeźbią twoją postać. Twoi wrogowie, w cudzysłowie, są twoimi sprzymierzeńcami i wypływają samego ciebie z Bożego polecenia. I im szybciej poddasz się Duchowi Świętemu i przerobisz pewne tematy w sobie, tym lepiej dla ciebie, bo będzie cię krócej bolało. Czyli droga do twojego powołania to niestety droga twojego umierania. I wracamy do Pawła. Paweł prosi Boga, aby usunął cierń z jego życia, bo go boli, uwiera, przeszkadza, gniecie, zatrzymuje go. A co odpowiada mu Bóg? Wystarczy ci, Pawle, kiedy masz moją łaskę. Ciernia nie usunę, ale moja łaska przeprowadzi cię i da ci siłę do funkcjonowania i służenia mi pomimo tej słabości. Więcej, ja objawię swoją moc poprzez ciebie, bo pełnia mojej mocy objawia się właśnie w ludzkiej słabości. Paweł przyjmuje to i uznaje swoją słabość. I przypomina mi się pewna historia,
jak był człowiek, który był niesamowicie używany w darze wiedzy i w takim darze proroczym. Ja niestety nie znam nazwiska, bo w tej historii, której słyszałam, nie było wymienione to nazwisko, ale miał pewną słabość. On był bardzo kiepskim mówcą i na jego kazaniach ludzie przysypiali autentycznie. Nawet kawa nie pomagała. Ale potem, po skończonym słowie, kiedy Bóg zaczynał go używać w słowie wiedzy, ono było bardzo precyzyjne, bardzo dokładne. I była pewna konferencja, no i oczywiście wykład pierwszy, no i kiepsko było na tym wykładzie, nie? I jego przyjaciele, którzy go zarekomendowali na tą konferencję, zauważyli, że kiedy on nie ma notatek, to jeszcze jako tako głosi. No i stwierdzili, że gwizdną mu te notatki. Więc poszli w trójkę do jego pokoju. Dwóch miało go zagadać przy wejściu czy na odwrót, a ten trzeci miał mu zabrać te notatki. No i pukają, nie? Tacy uśmiechnięci. On otwiera drzwi i mówi: nie dostaniecie moich notatek. I następna sesja, to już chyba było następnego dnia, on zaczął posługiwać w tym darze właśnie proroczym, w tym darze wiedzy. I była niesamowita Boża moc. I wszyscy wiedzieli, łącznie z jego kumplami, że źródłem tej mocy jest Bóg. No, to było niesamowite. I Paweł w 10 wersecie, kiedy już przerobił z Bogiem tą sprawę swojej słabości, pisze nieprawdopodobne słowa. Dlatego chwalę sobie słabości, teraz się nimi już chlubił. Chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy prawdziwie jesteśmy mocni. Paweł chlubił się nie tylko słabościami, ale także zniewagami i obelgami. A czy ktoś tobie już dzisiaj naubliżał, Esterka? Nie. Jak się z tym czujesz? No, wiecie, czy ktoś nam już dzisiaj naubliżał? Paweł chlubił się tym. Na początku na pewno go to bolało, prawda? Bo to na początku boli. Albo czy ktoś ci popsuł opinię? My lubimy mieć dobrą opinię na swój temat, lubimy tak fajnie wyglądać, kiedy o nas wszyscy dobrze mówią, kiedy nam dobrze życzą, bo to jest miłe, ale nie zawsze tak będzie. I najbardziej zawsze irytuje nas i boli nas ta pierwsza zła, krzywdząca nas opinia. Potem już się przyzwyczajamy. Ale z pierwszą opinią to jest tak, jak ktoś nadepnie ci brudnym butem na twoje nowe białe Nike. Najeczki sobie kupiłeś, ten najnowszy model, wymarzone, wyczekiwane, 600 dałeś i przychodzisz do kościoła i myjesz ręce w toalecie i podbiega do umywalki dziecko, a na dworze pada deszcz i on w błocie się bawił. I on nieostrożnie jak to dziecko chce umyć ręce i stawia stopę na twoich białych Nike'ach, które w tym momencie przestają być już białe i nieskalane. Boli. Mi kiedyś stanęło dziecko na moje buty. I nie czułam bólu tego palca, ale ta świadomość, że moje buty już nie są białe, to nie były te, to były inne, to boli. Więc słabości, zniewagi, prześladowania i potrzeby. I Paweł miał upodobanie w potrzebach. My też mamy, ale najczęściej w zaspokojonych potrzebach. I traktujemy Boga jak takiego dżina od Alladyna, który musi spełnić każdą moją prośbę, albo jak taką maszynę, do której wrzucamy pieniążka i wyskakuje puszka naszej ulubionej coli, albo batonik, albo kanapka, w zależności czego w danym momencie, sezonie potrzebuje. Jesteśmy przyzwyczajeni do wygody, do komfortu i gdy tylko coś zaczyna nas gdzieś tam uwierać, gnieść, to od razu zaczynamy wołać, ja tak robię, Boże, boli mnie, zabierz ten cierń, tu mnie boli, mam taką i taką potrzebę, Panie, proszę, zaspokój ją, Ty wiesz, że ja tego naprawdę potrzebuję, ja naprawdę potrzebuję, ja bym pojechał na misję, ja bym pojechał, ale wiesz, no, najlepiej jakbym tam miał dom z ładnym widokiem, fajnego jeepa, no i wykwalifikowane grono współpracowników, żeby tak fajnie Tobie służyć, nie? No a do kościoła 7:30 rano przyjść, no to ciężko, bo ja po całym tygodniu mam potrzebę, żeby odpocząć i wyspać się. I Paweł umiał żyć w obfitości i w wygodzie, ale umiał też cierpieć niedostatek i znosić trudy służby.
kiedy sprawy tak się układały, bo nie zawsze się układa tak, jak my byśmy tego chcieli. I nie zawsze tak będzie. Niezaspokojone potrzeby nigdy Pawła nie zatrzymywały, przeciwnie, one niesamowicie scalały go z Duchem Świętym i umacniały ich relacje jeszcze bardziej, bo Bogu zawsze chodzi o relacje. I Bóg jest gotowy przetrzymać mnie, przetrzymać ciebie w niezaspokajaniu naszej potrzeby tak długo, aż spojrzymy na Niego i zobaczymy, dostrzeżemy, że On też ma serce. Nie tylko kieszeń, ale Bóg ma serce, które tęskni za nami i pragnie, abyśmy tak samo tęsknili za Nim. Za Nim samym, a nie tylko za tym, co On jako Ojciec, dobry Ojciec może nam dawać. I podsumujmy Pawła. Te wszystkie sytuacje, które on przechodził, głód, niedosypianie, zimno, zniesławienia, trudni ludzie, zamachy na jego życie, skrajne zagrożenie, prześladowania, chłosty, więzienie, to wszystko pchało go do całkowitego oddania się Bogu, do zależności od Boga i do wiary w Boże działanie. I w tych sytuacjach, kiedy dochodził właśnie już do kresu swoich własnych możliwości, kiedy widział swoją słabość, kruchość i niezdolność do przetrwania, właśnie wtedy doświadczał Bożej mocy i Bożych cudów. Zauważmy, że to jest najlepszy klimat na cuda. Gdzie dzieją się cuda na świecie? Oprócz organizowanych krucjat ewangelizacyjnych i spotkań uzdrowieńczych, to najwięcej cudów doświadczają ci, którzy właśnie cierpią niedostatek i cierpią prześladowania, jak Chiny, jak kraje islamskie i tego i tym podobne kraje. Patrząc na Pawła w kontekście dzisiejszego słowa, widzę dwie rzeczy. Słabość człowieka i moc Boga. I zawsze niebezpieczeństwem dla nas jest zadufanie w samym sobie i poleganie na moich możliwościach, na moich zdolnościach, na moich talentach. I to jest bardzo niebezpieczne i nigdy nie idźmy w tą stronę, bo to może być początek końca. A z drugiej strony nie możemy pozwolić, aby patrzenie na moje słabości i moje ułomności powodowały we mnie lęk przed podejmowaniem zadań, które Bóg dla mnie i dla ciebie ma. Nie możemy dać się zatrzymać temu lękowi. Nie musisz się bać. Bo On zabiera twój strach, On pokojem wypełnia twoje serce, więc nie pragnij już niczego więcej, jak iść za Nim, tam, gdzie cię pośle. To jest tekst nowej piosenki, którą szykujemy. Może nam się uda. Nie musisz się bać. Niech ten lęk przed twoimi słabościami nie zatrzymuje cię. Paweł rozumiał jedno i drugie. On podejmował odważne decyzje, podróże misyjne, stawianie czoła filozofom w Atenach, wrogom w Koryncie. Potrafił odbierać ciosy, ponosić klęski, porażki. Był tym przybity, był tym na pewno podłamany nieraz, ale nigdy nie zrażał się i nie zatrzymywał się, ale wytrwale pracował na polu misyjnym z taką postawą: oto jestem, Panie, poślij mnie. Znał swoje słabości, szczególnie dla nas ten tajemniczy cierń w jego boku, o który prosił Boga, żeby go wyjął, a tak się nie stało. I Paweł wiedział, że w Bogu może zrobić wszystko, nawet z tym cierniem. Wszystko, o co Bóg go poprosi i do czego go wyśle. Znał swoją słabość, ale wierzył w moc łaski Bożej i wyraźnie widział cel. Miał cel przed oczyma, do którego zmierzał i wykonał go. I ostatnia rzecz, którą chcę poruszyć, to historia, w której Piotr zapiera się Jezusa. Jezus przed swoją śmiercią powiedział uczniom, że zaprą się go. I Piotr, jak to Piotr, od razu w swojej gorliwości, zawsze był pierwszy, mówi: Panie, ja nie. I nigdy, ja nigdy. Pozostali apostołowie, pozostała jedenastka może i tak, bo ja ich znam, od dziecka ich znam, ale ja przenigdy, ja z tobą pójdę, Panie, na koniec świata, ja z tobą do więzienia, ja z tobą na śmierć. I czy Piotr kłamał? On mówił prawdę. On mówił to, co czuł w swoim sercu. On szczerze kochał Jezusa, tak jak my go kochamy. On był naprawdę gorliwy i zapalony dla Jezusa, tak jak my niejednokrotnie.
I co Jezus na to? Piotrze, mój ty kochany Piotrze, zanim kogut zapieje, nie tylko raz, ale trzy razy zaprzesz się mnie. Piotr nie miał, kiedy już doszło do tej sytuacji, kiedy się zapiera, on nie miał przystawionego miecza do karku. On nie był uwięziony jak Jezus, on nie był poddawany przesłuchiwaniu. Kobieta, zwykła kobieta, podeszła do niego służąca i mówi: hej, ty byłeś z Jezusem, widziałam cię przy Jezusie. Co ty mówisz, kobieto? Ja go nie znam, nie znam go. I wtedy usłyszał pianie koguta po raz pierwszy. Dlaczego Jezus powiedział uczniom, że tak się stanie? Chciał ich ostrzec, żeby tego nie zrobili, kiedy nadejdzie czas próby? Nie, Jezus wiedział, że oni to zrobią. Więcej, On wiedział, że oni muszą to zrobić, że muszą tego doświadczyć, że muszą przez to przejść, że muszą upaść, że oni muszą zobaczyć, jak bardzo w środku są słabi sami siebie. I czy jako wierzący człowiek, ty zaparłeś się kiedyś Jezusa, już jako wierzący człowiek, czy zdradziłeś Go? Czy odrzuciłeś Go? Czy wyrzekłeś się Go? Czy cofnąłeś się w obliczu strachu i wybrałeś łatwiejsze, prostsze rozwiązanie? A może wybrałeś przyjemność grzechu, stawiając tą przyjemność ponad Jego miłość do Ciebie i Twoją miłość do Niego? I kiedy rozum Ci już wrócił, kiedy spojrzałeś na siebie, to gorzko zapłakałeś. Bo zobaczyłeś, jaki jesteś w środku, jaki jesteś naprawdę i na co cię stać. Zobaczyłeś to. I myślałeś, zawiodłem. Jeśli ty, Jezu, teraz ze mnie zrezygnujesz, masz prawo. Poświęciłeś mi 3 lata swojego życia. Inwestowałeś we mnie. A ja co zrobiłem? Wybrałem pierwszą, lepszą rzecz zamiast ciebie. I Piotr też zobaczył, jaki jest w sobie i to była bardzo bolesna, okrutna dla niego lekcja ekspresowa i ważna, prawie jak egzamin. I co zrobił Jezus? Zrezygnował z Piotra i z pozostałych? Powiedział: Piotrze, nie nadajesz się ani ty, ani twoi koledzy z twojej paczki, nikt z was. Spojrzał w stronę nieba i mówi: Ojcze, sorry, pomyliłem się, wybrałem nie tą 12, w zasadzie razem ją wybraliśmy. Koniec misji. Wracam do nieba, do ciebie, na krzyż nie idę, przyjdę za 100 lat, jak się urodzą inni, może wtedy się uda. Nie. Jezus spojrzał na Piotra z miłością i z tą samą miłością patrzy dzisiaj na ciebie. Z tą samą miłością. I On wie, z jakiej gliny ty jesteś ulepiony, bo On sam ciebie lepił. On ciebie stwarzał. Nie przerażają Go nasze słabości. Nie przerażają Go nasze wady, nasze niedoskonałości, On sobie z nimi poradzi. On nie wstydzi się ciebie, kiedy coś ci nie wychodzi. Ty się wstydzisz. Ale On się ciebie nie wstydzi. On nie rezygnuje z ciebie, On nie jest tobą rozczarowany. Przecież On doskonale cię zna. I my rezygnujemy, my się poddajemy, ale On nigdy z nas nie zrezygnuje. On znał cię od początku, On doskonale wiedział, kogo powołuje. On doskonale wiedział, kogo wybiera, kiedy patrzył na ciebie i kiedy powoływał ciebie. Nie zaskoczyłeś Go. Boże, jak ja mogłam to zrobić? Jak w ogóle mogłam? Nie zaskoczyłeś Go, On wiedział, że to zrobisz. Ale ty musiałeś zobaczyć, jaki jesteś słaby. I dlaczego mówię to słowo dzisiaj? Ano po to, żebyśmy się rozprawili raz na zawsze z tym diabelskim kłamstwem, który krzyczy do twoich uszu, że ty nie, że tobie nie wolno służyć w królestwie, że ty się nie nadajesz, że ty jesteś za słaby, że dla ciebie nie ma kolejnej szansy po tym, co zrobiłeś, że Bóg już ciebie odrzucił i koniec. To jest kłamstwo. I ile razy mówiliśmy, że my nie jesteśmy godni, zapominając, że On, Jezus, jest godzien. I ile razy krzyczeliśmy do siebie i wokół siebie, że my nie potrafimy, zapominając, że On, nasz Bóg, potrafi. Ten, który jest źródłem wszelkiej mocy. On potrafi.
Dlatego Bóg mówi dzisiaj do ciebie, wstawaj i zajmij swoje miejsce. Bo kiedy jesteś słaby, ja, twój Bóg, jestem mocny. A jeśli ja mieszkam w tobie, a mieszkam w tobie i mieszkam w twoich słabościach, wtedy ty jesteś silny moją mocą i nas razem nic nie zatrzyma. Nic. Pytanie jest jedno. Czy ja powiem, więc oto jestem, Panie, poślij mnie. Amen.